No takie piątki to ja kocham. O 18:00 emocjonujący mecz trzymający w napięciu do samego końca. Teraz też w sumie podobnie. I bliźniaczo do meczu w Niecieczy. Pierwsza połowa w Lubinie też nie zachwycała. Spotkały się dzisiaj dwa zespoły, które no niezbyt przyjemnie wspominają swoją rundę jesienną, ale uważam, że mimo wyniku obie ekipy po tych zawodach mają sporo pozytywów do wyciągnięcia. Za głębie, gdyż mimo porażki w tej drugiej połowie pokazali, że, że przede wszystkim potrafią prowadzić grę, ale co jeszcze ważniejsze chyba całkiem składnie kreować i stwarzać realne zagrożenie pod bramką rywali. Co szczerze mówiąc nie było takie częste jesienią. Alegia, bo była skuteczna do bólu oraz przede wszystkim dowiozła w końcu wynik do końca. Co jesiennemu zespołowi mistrza Polski no niezbyt się udawało, a teraz pokazali w pierwszej kolejce z marszu, że są nawet wyrachowani w swojej grze. Bramki w tym spotkaniu trafili Maciej Rosołek po świetnej asyście centro strzałowej Bartosz Kopacz po niestety dla niego golu samobójczym. Ogólnie rzecz ujmując, uważam, że nie był to jego najlepszy występ, bo chociażby przy golu na 3-1 Pawła Fszołka, to również on popełni spory błąd. Gola kontaktowego na 1 2 dla Lubinian trafił, natomiast Patryk Szysz, Szeszinio. A czemu Szyszinho? No Bo po raz kolejny ten piłkarz pokazał, że niesamowicie potrafi dobrze uderzać z dystansu. Jeśli ktoś z Was nie widział tego trafienia, no to błagam. Weźcie sobie telefon do ręki albo laptopa i wpiszcie. Zagłębie Lubin 1, Legia Warszawa 3, skrót meczu. I obejrzyjcie te bramki. No bo kurczę szkoda, żeby taka brama się marnowała. No ale nawet poza tym trafieniem, Patryk Krzyż zagrał dzisiaj po prostu bardzo fajnie. Ale poza nim dobrze zagrał również Podliński. Pieńko, super chłopak, naprawdę super chłopak z rocznika 04. Czyli o tyle młodszego ode mnie, że aż mi siebie jest żal. Ale teraz poważnie, świetnie rozdawał piłeczki, świetnie się z nimi zastawiał. Potrafił dawać się faulować w groźnych odległościach od bramki. Więc serio szkoda, że musiał opuścić trochę wcześniej boisko, bo. Chyba nie dawał rady kondycyjnie. Ale jeśli chodzi o samo granie w piłkę był naprawdę świetny i chciałbym go częściej widywać. I szkoda mi Lubinian mimo wszystko po tych zawodach, bo zagrali znacznie lepiej, wydaje mi się, niż w poprzedniej rundzie, jakimkolwiek meczu. No dobra, może znalazłoby się kilka niezłych meczów zagłębia w poprzedniej rundzie, ale ten mecz był naprawdę spoko. Gra ofensywna przede wszystkim daje główną nadzieję na lepsze jutro dla tego zespołu. A defensywa mam wrażenie, że przede wszystkim musi się scalić, no bo... Gorzej niż za Panticia czy Simicia być nie będzie. Alegia zaimponowała mi dzisiaj skutecznością i w pewnym sensie wyrachowaniem, bo stołeczny klub z jesieni wyobrażam sobie, że mógłby spokojnie dzisiaj... W jakiś głupkowaty sposób wypuścić to zwycięstwo z rąk, ale wiosenna legia naprawdę dała radę. gdybym powiedział, że to zwycięstwo nie należało się zespołowi ze stolicy Polski, to no skłamałbym. Przede wszystkim w pierwszej połowie genialny był żozue. Ale przy okazji Pekard czy przytomny rosołek, cieszyć też może kibiców legii Warszawa, no wejście Pawła Smoka, znaczy Wszołka, wejście smoka, ale mi się żarty wyostrzyły przez tą zimę. Wejście smoka Pawła w szauka, bo bodajże przy pierwszym kontakcie z Piłką trafił gola na 3-1. Co zresztą było ostatnim trafieniem tych zawodów, dzięki którym legia Warszawa wychodzi ze strefy spadkowej, zgadza się. Lądując na 15 miejscu w sposób w pełni zasłużony, ale też warto pamiętać, że zespół ten ma jeden Merzalego do rozegrania z brugbetem. Lubinianie natomiast zamiast odskoczyć dzisiaj zespołowi legii Warszawa. No, nieco się do nich zbliżyli na dwa punkty i znajdują się na 14 pozycji w tabeli. Tymczasem ja Was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ, tak jak mówię w poprzednich filmach. Marzy mi się, dobicie do końca tego roku do 10 tysięcy subskrypcji. Zapraszam również na Facebooka Trade, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną i jest tam coraz większy ruch, z czego jest mi naprawdę bardzo miło. I zapraszam Was do udostępnienia tego filmu gdzieś na Waszych grupkach, na Facebooku, gdziekolwiek, na Twitterach. Byłoby mi bardzo miło. I ja Wam życzę miłego weekendu. Zapraszam do posiadania dobrego humoru. I jeśli nie zobaczymy się jutro, to na pewno w niedzielę i poniedziałek. Do następnego. Cześć.